Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Analiza techniczna spółek z GPW w ramach szerszego projektu Atrakcyjne spółki. Przypominam, że partnerem naszych spotkań został Noble Securities, dom maklerski. No i tutaj oczywiście ten partner ma swoją ofertę dla członków na swoje usługi. Z tym można, z tą ofertą można się zapoznać na naszej stronie internetowej c.org.pl. Dobrze, także po tym krótkim cotygodniowym wstępie przechodzę do analizy wykresów. Zapraszam tutaj Państwa, jak zawsze, do zgłaszania swoich propozycji. Natomiast dzisiaj być może zacznijmy po raz kolejny od indeksu. Zróbmy sobie taki krótki wgląd. No a następnie już tutaj przechodzę do Państwa propozycji. Także tutaj na czacie proszę je cały czas wpisywać. Zaczniemy od indeksu, właściwie zacznijmy od indeksu WIG, tutaj akurat był WIG20. Dobra, mamy WIG. Więc no, skala dzienna właściwie na wszystkich indeksach wygląda niezbyt ciekawie. I tak raczej pokazuje tą tendencję spadkową. Kontynuację tej struktury spadkowej, tutaj też taka właściwie ciekawa sytuacja na WIG-u, bo 57 zł to Boże, przepraszam, 57 zł, oczywiście 57 tysięcy punktów na tym indeksie to no tak naprawdę poziomy poprzedniego lokalnego dołka, więc dość silna strefa oporu w tej strukturze spadkowej. No i widzimy, że tutaj już dwukrotnie na dobrą sprawę były próby pokonania tego oporu, kończą nowymi dołkami. No tutaj też już od 2 tygodni gdzieś ten indeks oscyluje na tym poziomie 57 tysięcy punktów i jakby nie widać tutaj specjalnie tej siły, aby miało być to wybić. No oczywiście z drugiej strony specjalnie mocno nie uaktywnia się tutaj też podaż, no i mamy tą konsolidę. Natomiast myślę, że jest to taka krótkoterminowa konsolidacja, która patrząc na ten szerszy obraz jednak faworyzuje stronę niedźwiedzi, więc tutaj no jeszcze dużo musiałoby chyba się wyrysować, aby tę perspektywę zmienić na pozytywną. Natomiast patrząc właśnie przez pryzmat tygodniowy, o tym sobie mówiliśmy też już wcześniej, no, że takim dość ciekawym wsparciem są tutaj okolice 54 tysięcy punktów. Zresztą jak sobie tutaj naniesiemy linię, to no nie jest to zbyt precyzyjne, tak? Bo de facto tutaj w tym 2013-15 roku, te 2 lata, no to widzimy, że te szczyty coraz wyżej się rysowały, natomiast z drugiej strony czy wielokrotnie na tym poziomie 54 tysięcy notowania się zatrzymywały i dodatkowo jak sobie tutaj teraz dodamy tą średnią tygodniową, dwustuoksową średnią tygodniową, oczywiście kroczącą, no to gdzieś wsparcie 54 wygląda ciekawie. No z takich tendencji z ostatnich lat można zobaczyć, że niekoniecznie precyzyjna jest ta średnia, czyli tutaj w 13 widzimy trzykrotnie notowania spadały do średniej, ale raczej jej nie testowały. Natomiast potem w 16 roku no były takie też kilka prób podejścia pod średnią, ale też nie było to testowane dokładnie, tak mówiąc kolokwialnie w punkt. Więc no pytanie, czy teraz nie będzie podobnej sytuacji, czy też mieliśmy już taki powrót pod tą średnią, czy to znowu będzie takie trochę niedokładne i stąd z tego miejsca odbije ten indeks, czy przetestuje dokładnie, czy w ogóle zostanie pokonany ten poziom, co no, dokładnie to przyznam szczerze, nie liczyłem, ale wydaje mi się, że po pokonaniu tych 54 tysięcy punktów to już byśmy tam mieli przecenę powyżej 20%. Dodatkowo ten poziom wsparcia 54 pokonany, co to byłoby takim dość silnym, negatywnym sygnałem, jeśli chodzi przynajmniej o te najbliższe okresy dla giełdy, więc czy też tego tekstu, więc tak myślę tutaj ten poziom 54 tysiące punktów dość istotny z perspektywy właśnie indeksu WIG, czy też właśnie szerokiego spojrzenia na giełdę. WIG20, no sytuacja podobna, tak? Tylko tutaj niestety spadliśmy poniżej
tej średniej tygodniowej, no ona była płaska, tak więc o tym też sobie mówiliśmy, że jakieś te wahania od tej średniej mogą być większe. I tu aż tak chyba nie należy mocno upatrywać istotności tej średniej. Zresztą też widzimy na przestrzeni tutaj głównie od 2013 roku, tak? Bo w 2012 to nawet jeszcze dość ładną miała rolę oporu, ale w 2013, 2014 już te notowania oscylowały mocno wokół średniej. No i tutaj też widzimy od 2017 to praktycznie te półtora roku średnia płaska. Natomiast aż przez pryzmat poziomów cenowych, to spadliśmy poniżej dołka tutaj z marca 2017 roku, czyli takie pierwsze miejsce zawahania po tym impulsie wzrostowym, pierwsze miejsce zatrzymania jakiejś konsolidacji. No i teraz spadliśmy niżej. Wcześniej tutaj mówiliśmy, że być może ten cień dolny nas uratuje, na nieco zwiększonym wolumenie była ta formacja młota. Przypominam, że mówimy o skali tygodniowej. Ostatecznie widzimy znowu spadki. No, cały czas się pojawiają te cienie dolne, tak? Natomiast mimo wszystko jesteśmy poniżej średniej, poniżej tego poziomu cenowego, więc ten indeks WIG20 wygląda troszeczkę gorzej. Tym bardziej, jak sobie dodamy do tego, że tutaj przecena 20% już miała miejsce, no to naprawdę myślę, można się tutaj mocno zastanowić, czy nie idziemy w kierunku okrągłej tutaj wyceny na 2000 punktów. No, na pewno jest to ciekawe też wsparcie z perspektywy gorzej. No, a na razie raczej tutaj z tej perspektywy widzimy przewagę podaży. Następnie MWIG40. MWIG40 też mamy tu wyznaczone wsparcie 4100. Jako też średnia tygodniowa, ewentualnie wspominałem o tym poziomie 4000, to też raczej takie wydaje się oczywiste. Okrągły poziom 4000. No tu wcześniej też sobie skrywaliśmy, że nieudane wybicie górą, pewne wybicie dołem. Odmierzyliśmy zasięg, taki klasyczny wybicia pokonany. Poniżej 4400 to spadło i to dość istotnie na 4200. Więc tutaj też myślę, warto obserwować ten poziom 400. Tak jak widzimy, i cenowy, i ze średniej jest to dość istotny poziom, natomiast niewiele poniżej jest 4000, niewiele poniżej 3900, czyli taka długoterminowa linia trendu wzrostowego, więc to też mogą być jakieś interesujące poziomy, jeśli chodzi o zatrzymanie. Tym bardziej, że cenowo też te poziomy się zgadzają, bo chociażby ta linia trendu wzrostowego gdzieś tutaj też przebiega obecnie blisko dołka z 2000, tutaj z drugiej połowy, tam z października, listopada 2016 roku też jest to istotny dołek, więc to wszystko też jakoś się ładnie zgrywa ze sobą. Więc tutaj taka dość szeroka strefa może być dość interesująca pod kątem właśnie rozważania strefy wsparcia. No i na koniec ESLIG 80. No, tu trudno chyba być optymistą, patrząc na ten wykres. Już od gdzieś początku 2017 roku tendencja spadkowa, kolejne wsparcia pokonane, średnia tygodniowa pokonana, dołek tutaj też października, listopada 2017 roku pokonany, linia trendu wzrostowego pokonana i to w jakim stylu? Jedna z większych takich czerwonych tygodniowych świeczek w skali ostatnich tutaj poprzednich tygodni. Kolejny tydzień poprawił tą przecenę. Patrząc na wykres miesięczny też wygląda to no dość słabo, więc tutaj na ESWiG 80 najtrudniej jest chyba znaleźć jakiekolwiek pozytywne sygnały. Ja bym tutaj podsumował, że no, na dobrą sprawę niespecjalnie takowe widzę, dostrzegam, więc tu myślę, nikt by się nie zdziwił specjalnie, gdyby to po prostu było kontynuowane, ta przecena, czy już dość silny trend spadkowy, to już śmiało można mówić o takim scenariuszu, że to już nie jest korekta, tylko przejście w bessę na tych małych spółkach. Dobrze, więc tyle jeśli chodzi o indeksy. Tu jeszcze bym Państwu zaprezentował GPW wykres, giełdy papierów wartościowych, bo
myślę, że dość ciekawie wygląda. Z jednej strony, tak patrząc nieco bardziej krótkoterminowo, dość ciekawie tutaj rysuje się scenariusz odwrócenia, bo mieliśmy tą strukturę spadkową, coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki i tutaj spadliśmy, no wcześniej 36 zł, może tutaj oddalę, też było dość ciekawym wsparciem, stąd ta linia 36 zł. I teraz już jest taki, że spadliśmy do tego dołka, no nawet w okolice 30, prawie 34 zł. Pojawiły się większe obroty, większe wolumeny, mamy to odbicie, czyli no tak rozliczając bardzo krótkoterminowo, mogliśmy gdzieś tutaj nawet na tym 36 było takie lekkie odbicie, więc jakbyśmy to potraktowali tak bardzo krótkoterminowo, to tu można by nawet ostatni szczyt tej struktury wyznaczyć. No widzimy, że to dość słabo tutaj zrobione, bo krótka była ta konsolidacja, bo słabe odbicie, no ale gdybyśmy tak założyli, no to mamy dołek, no i potem odbicie na nowy szczyt, korekta do 36 zł, ważne wsparcie z tej szerszej perspektywy. No troszeczkę były problemy z odbiciem, ale tutaj ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie znowu jakieś większe wolumeny, znowu kontynuacja tych wzrostów, więc tutaj od tego dołka z czerwca powoli rysuje się taka struktura wzrostowa, coraz wyższe dołki. No i mamy to poparte nieco zwiększonymi obrotami i wolumenami na GPW. Z perspektywy tygodniowej, proszę zobaczyć, że to jest formacja przenikania, czyli świeca czerwona, spadkowa, całkiem duży wolumen, następnie świeca wzrostowa. Tutaj widzimy, zaczyna się gdzieś w połowie tej poprzedniej świecy, zamyka się zdecydowanie, otwiera się w połowie, zamyka się zdecydowanie powyżej. Mamy wzrostową świecę. Właściwie też tutaj bez większych cieni, więc ona praktycznie cały korpus zielony, 36 broniony i kontynuacja tych wzrostów. Więc wygląda się interesująco, no ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy na istotnym oporze. Te okolice 40 zł mogą pewien problem sprawić do przeforsowania. Wcześniej taką na żółto, to może tego nie widać, ale tu są takie żółte linie, formacja rozszerzającego się trójkąta, bo ta konsolidacja nie za bardzo się sprawdzała, bo mieliśmy coraz wyższe szczyty, z drugiej strony coraz niższe dołki, więc taka formacja trójkąta na żółto, mam nadzieję, że to w miarę widać, no i widzimy, że teraz to dolne ograniczenie, wcześniej wybite, więc mamy retest tego dolnego ograniczenia i to właśnie przebiega na 40 zł. Pewien istotny szczyt, tak z nieco szerszej struktury, patrząc chociażby tej tygodniowej, widzimy, że tak po takiej serii spadków, to jakaś zielona świeca, jakieś odbicie było krótkoterminowe. Przy okazji to też był retest tej średniej dwustokresowej, czyli wybicie, świeca poniżej, tydzień poniżej średniej, kolejna świeca zielona, retest średniej, zatrzymanie też na 40, nowy dołek, no i znowu jesteśmy na tych 40 zł. W tym czasie średnia też tutaj tego nie ma troszeczkę wyżej, kontynuowała te wzrosty, czyli 40 zł, 50 groszy, cały czas bardzo blisko poziomu 40, więc 40 zł dość istotny opór. No i teraz ciekawe, jak te notowania się zachowają, no bo potencjalnie, jeśli byłoby tutaj wybicie tych 40 zł powyżej średniej dwustuokresowej, to mogłyby być te kolejne symptomy na potencjalne odwrócenie tego, no tego trendu spadkowego, tej struktury spadkowej, która właściwie tutaj od początku 2018 roku ma miejsce, więc wydaje się, że całkiem ciekawa spółka do obserwowania pod względem analizy technicznej. No i po 40 zł tutaj może okolice 40 zł dość kluczową rolę mogą odegrać. No i też można zobaczyć, że ten tydzień, dzisiaj poniedziałek, całkiem duże obroty, wzrostowa świeca testuje to 40 zł, więc już tutaj nawet w tym tygodniu jakaś podpowiedź krótkoterminowa może na tym wykresie się wyrysować. Dobrze. Tyle ode mnie, przechodzę do propozycji. Jako pierwsza spółka została podana ABC Data. Nawet ta broni gdzieś tutaj złoty 50 w ostatnich sesjach, ale wcześniej broniła złoty 60. Tu już mówimy oczywiście o tym wykresie dyskontowanym, o dywidendę wypłaconą całkiem niedawno. Czy właściwie to ABC Dacie, tak, to też już była wypłacona. W każdym razie na pewno było odcięcie, więc dywidenda z ABC daty.
Mamy to obcięcie o tą dywidendę, więc złoty 60 bronione, wcześniej następnie złoty 55, no nawet powoli schodziło, a teraz mamy złoty 50. Więc ta struktura jest, widzimy, spadkowa. Właściwie też od początku roku te zniżki są tu kontynuowane na ABCD, jakby wpisuje się to w ogólny sentyment giełdowy. No złoty 50 oczywiście wsparcie, ale tak naprawdę ta strefa wsparcia jest szersza, bo tu nawet złoty 40 dołek z maja 17 roku. Zobaczmy sobie wykres tygodniowy, jak to wygląda. Więc no dobrze, myślę, żeby to było złoty 50 obroniony. To też jest oczywiście okrągła cena. Półtora złotego wcześniej też były raczej te cienie dolne w tych okolicach. Więc mi się tutaj dobrze, żeby w podobny sposób było to obronione. Cały czas tu widać te zwiększone wolumeny. Myślę, dopóki też te notowania gdzieś tutaj oscylują, ta potencjalna faza akumulacji, taki scenariusz cały czas może być w grze. No, natomiast spadek poniżej złoty 40 raczej by ten scenariusz mocno przekreślał i to byłby raczej sygnał na kontynuację tej tendencji spadkowej, wyraźnie widocznej tu od początku 16 roku. Więc złoty 50 to naprawdę tutaj myślę bardzo istotny poziom. I to złoty 40, złoty 50 mocno tutaj by należało obserwować na ABCD. To są te poziomy, które mogą dość mocne, silne, negatywne sygnały tutaj wygenerować. Polski Bank Komórek Macierzystych. No, technicznie sytuacja ciekawa, bo trend wzrostowy, tutaj dynamiczne spadki, następnie formacja objęcia hossy z tej skali dziennej, powrót powyżej średniej, szybki, korekta do sieci, znowu mamy jakieś odbicie. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ta płynność na tej spółce, która, no, widzimy też, pozostała wiele do życzenia. No oczywiście w ostatnich kilku miesiącach rzeczywiście te obroty się zwiększyły, no ale widzimy, że jest to na pojedynczych sesjach raczej. No i tak jeszcze w porównaniu tutaj do 2017 roku, no zdecydowana poprawa, bo tych sesji takich jest zdecydowanie więcej. No ale mimo wszystko pod kątem analizy technicznej, bo tutaj te obroty, wolumeny pozostawiają wiele do życzenia. No to bym krótko chyba też podsumował, że no ten trend pozostaje wzrostowy, który właśnie tu przyspieszył pod koniec 2017 roku. Więc ten pozostaje wzrostowy, ale te wahania mogą być duże i tu bym się skoncentrował chyba na poziomie 64 albo nawet tym 57, 59, tu, czy tam 60. Mieliśmy wcześniej wyznaczoną tą strefę wsparcia i no to rzeczywiście byłoby dość mocna przecena do tych poziomów, no ale też tak patrząc z perspektywy tygodniowej, to no te poziomy cały czas są dość istotne, jeśli chodzi o wsparcie, a przy tej płynności to no, wręcz wszystko może się zdarzyć. To może tak tyle, jeśli chodzi o tę spółkę. Mirbur, kolejna propozycja. Tutaj krótko, bo też nie będę tego rozwijał, bo widzimy od ponad roku notowania w konsolidacji, więc od dołu złoty 10, od góry złoty 40 jest ta konsolidacja i ja tutaj na Mirbudzie bym po prostu czekał na wybicie z tej konsolidacji. I taki tutaj kreślę scenariusz od czasu i myślę, że dalej jeszcze długo będę z takim scenariuszem pozostawał. Czy długo? No do momentu wybicia, tak, ale na razie chyba niespecjalnie tutaj zapowiada się na wybicie w którąkolwiek stronę, czy to w górę, czy w dół. JSW, kolejna propozycja. JSW spadł poniżej 80 zł, to o czym sobie mówiliśmy, dość istotny poziom. Wybicie z tej takiej też 3-miesięcznej konsolidacji 80,90 zł. No tu raczej przyznam szczerze, oczekiwałem rozbudowania długu, natomiast na razie się to zatrzymało na 75 zł. No i na dobrą sprawę JSW też niespecjalnie tutaj odbiega od
tych tendencji rynkowych, czyli gdzieś tutaj od stycznia 2017 tego roku, po prostu struktura spadkowa, kontynuacja tych spadków. No ja też dalej bym powiedział, że przeważają scenariusze podażowe. Troszeczkę, może bym tak to nazwał, więcej nadziei daje jednak to zatrzymanie na 75 zł. No bo tak jak mówię, ja to się oczekiwałem bardziej stanowczego spadku po pokonaniu tych 80 zł, a teraz znowu to weszło w jakąś konsolidację kilkunastusesyjną. Natomiast co cały czas raczej bym tutaj większe prawdopodobieństwo przypisywał ku tym spadkowym scenariuszom. No i najpierw, jeśli te wzrostowe scenariusze mielibyśmy o nich mówić, to przede wszystkim jakiś ładny powrót powyżej 80 zł. No chociaż oczywiście w tych wzrostowych scenariuszach to dość istotny pozostaje też poziom 90 zł, no bo tam mamy trójny szczyt, średnia dwustokresowa, tutaj widzimy też już zawraca coraz bliżej 90 zł, więc w takim średnim terminie przy scenariuszach wzrostowych to 90 zł pełni tutaj rolę dość istotnego oporu. LCC. No, LCC wyznaczyliśmy sobie wsparcie 2,20, prawie tej tymi cieniami dolnymi te notowania spadły do tego poziomu, bo znowu jakieś bardzo duże wolumeny się pojawiły. Natomiast potencjalnie ta formacja, nawet RR-u tutaj można budować i ramię, głowę, ramię. No i mieliśmy bicie w dół. No, ciekawa sytuacja w gruncie rzeczy, bo z jednej strony duże wolumeny tutaj na tym wybiciu, duże wolumeny poniżej 2,50. No, z drugiej strony te cienie dolne i wyciąganie tych notowań. No, ale znowu kolejny argument jest taki, że kolejne sesje dalej takie niezdecydowanie, bo tutaj znowu cień górny mamy i gdzieś zamknięcie w okolicach 2,50, potem znowu jakiś cień dolny i też zamknięcie, chociaż to już przy zdecydowanie mniejszych obrotach. No, ale ta sytuacja, powiedziałbym, nie jest specjalnie klarowna, więc no jest tutaj nieco większa zmienność, ale myślę, że no póki co to dałbym takie 50 na 50. Trudno mi tutaj określić inaczej to prawdopodobieństwo. No duża zmienność, mocno te notowania wahają wokół poziomu 2,5 zł. Mi przynajmniej na moment obecny, patrząc na ten wykres, trudno wskazać to prawdopodobieństwo, na którą stronę mogę bardziej tutaj przeważać, no bo tak jak tutaj przed chwilą Państwu o to omówiłem, to w przypadku tej spółki to trudno jest mi ocenić, która tutaj strona rynku może przeważać w najbliższym terminie, bo wręcz bym tutaj powiedział, że właśnie to jest tak trochę 50 na 50 i zarówno w jedną, jak i w drugą może to iść, więc to chyba bym po prostu skłaniał się ku poczekaniu, co tutaj dalej rynek wyrysuje, jakowa, w którą stronę pójdzie, kiedy się pojawią znowu jakieś większe wolumeny. No bo tak jak mówię, z jednej strony fajne tutaj wyciąganie na jakimś dużym wolumenie, ale z drugiej strony brak kontynuacji ruchu w górę i dalej te wahania na 2,50. Więc ja jak dla mnie to cały czas tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Kolejne propozycje to Vivid Games, między innymi. Dobra. Więc jeśli chodzi o Vivid Games, to patrząc na skalę tygodniową, myślę tutaj też dość ciekawie wygląda ta strefa wsparcia. No, 3,64 zł. Więc myślę, na tą strefę warto by tu było zwrócić uwagę. A przechodząc jeszcze na wykres dzienny, średnia dzienna tutaj też zakręca też w okolice właśnie tej strefy wyznaczonej wsparcia. Może do wykresu ze skali tygodniowej, no widzimy tutaj problemy ze średnią właśnie z tej skali. Natomiast biorąc pod uwagę gdzieś tą zmienność, myślę, że średnia też właściwie taka trochę płaska tu jest, więc aż tak mocno bym na to nie zwracał uwagi chyba.
i ta strefa wsparcia tutaj dość istotna. I na tą strefę wsparcia bym chyba zwrócił uwagę w przypadku tej spółki. Odbicie bardzo mocne, może warto też zwrócić uwagę, że zatrzymało się tutaj na szczycie, z którego mamy wyznaczoną linię trendu spadkowego dość istotną. Też jest taki dość kluczowy moment, jeśli chodzi o analizę techniczną, przynajmniej moim zdaniem, czyli punkt, z którego wyznaczamy takie dość istotne linie trendu, czy to spadkowego, czy wzrostowego, czyli mamy potencjalny sygnał odwrócenia tego trendu, ruch wzrostowy często właśnie tutaj mocno reaguje na poziomie szczytu, z którego, czy punktu, może punktu, bo to działa dwie strony, więc punktu, z którego wyznaczamy linię trendu, no i tutaj w tym wypadku nie było inaczej. Zareagowały te notowania na okolice 6 zł i mamy mocną korektę. Zresztą to też na przypadku innych spółek, które sobie omawialiśmy, też taką podobną reakcję widzieliśmy właśnie na tych punktach. Więc to też są poziomy, które wyznaczają te istotne miejsca na wykresie, istotne poziomy cenowe. No natomiast na razie bywa jeszcze nie przekreślał tego całego impulsu wzrostowego. Pomimo tej mocnej skali przeceny, która właściwie tutaj na wolumenach też widzimy, że w gruncie rzeczy te obroty cały czas są nieco zwiększone na tej przecenie. No ale tą strefę wsparcia tutaj bym obserwował, jak te notowania się zachowają. Zresztą też widzimy gdzieś ta średnia, no ona już tutaj, przepraszam, średnia linia trendu, to jest coraz niżej, ale też gdzieś tu w okolicy tej strefy wsparcia. Co prawda ona już była właściwie, można powiedzieć, dwukrotnie tutaj przetestowana już od góry, no ale gdzieś tam jako ciekawostka też można tutaj dodać, że cały czas jest gdzieś w pobliżu tej właśnie strefy, więc to tutaj bym obserwował. Budimex. No, o Budimexie na dobrą sprawę takie scenariusze podażowe sobie kreśliliśmy też już od jakiegoś czasu. Choć tutaj dość istotny był ten poziom średni dwustopiecowej, no, który został przełamany i jak widzimy, no, wodospad był kontynuowany po przełamaniu tej średniej tygodniowej. No i tu nawet 130 wsparcie zostało dość mocno pokonane. Jesteśmy na poziomie 110 zł, czyli kolejny poziom cenowy dość istotny. Natomiast ja tu cały czas bym. No jesteśmy też blisko poziomu 100, tak? Tutaj oczywiście okrągła cena 100 zł też może pełnić tą rolę wsparcia. Mamy tutaj też dołek z końca 2014 roku. Chociaż tak naprawdę teraz mi się trudno to wyznaczać kolejne wsparcia. No to na pewno na co należy zwrócić uwagę, to skala tych spadków, wsparcia, jakie już doskonale, jest tak naprawdę, no teoretycznie każdy kolejny poziom na dobrą sprawę co 10 zł, tak 100, 90, 80 zł i tak dalej. Możemy tutaj wyznaczyć rolę jakiegoś kolejnego wsparcia, więc tutaj akurat wyznaczenie nie ma żadnego problemu, tylko od którego wsparcia się to odbije. No ja bym chyba zwolennikiem po prostu czekania na to, jak ten kurs akcji się dalej wyrysuje. Na razie mamy ewidentnie strukturę spadkową, też luka spadkowa się pojawiła, więc dodatkowo gdzieś tam wzmacnia tą siłę podaży. 10 zł myślę, mimo wszystko też warto, przepraszam, 110 zł warto też obserwacji, ale no na razie cały czas to raczej mówimy o scenariuszach łapania spadającego dołka i po prostu ta struktura spadkowa tutaj jest dominująca, podaż dociska i na moment obecny ja tutaj pozytywnych sygnałów nie widzę i nie chciałbym nawet o takich scenariuszach na ten moment mówić, tylko ewentualnie jak się coś dorysuje, no ale to pewnie będzie trwało co najmniej kilka, jeśli nie miesięcy, żeby coś takiego pozytywnego miało się tutaj narysować, więc nie wydaje mi się, aby w jakimś krótkim terminie pojawiły się tutaj mocno jakieś pozytywne sygnały techniczne. Kolejna propozycja PGNiG. No i w gruncie rzeczy to też jest taka dość ciekawa spółka, ale przyznam się, że o komentarz dość trudno. Zobaczmy sobie, jak wygląda wykres tygodniowy.
No bo z tego tygodniowego wykresu to wsparcie 5,60 wygląda naprawdę interesująco. No przede wszystkim widzimy dość istotny szczyt tutaj z 16 roku, właściwie początek 17 też notowania nie mogły tego przebić. Po pokonaniu mamy nowy historyczny szczyt, no tak niewiele, tak 20 groszy, ale mimo wszystko nowy historyczny szczyt. No i teraz znowu te notowania gdzieś tutaj dwukrotnie, już jakieś w skali tygodniowej cienie dolne. Średnia tygodniowa tu przebiega dwukrotnie też obroniona ostatecznie, więc 5-6 naprawdę bardzo ciekawe wsparcie. No ale z drugiej strony patrząc na, no to widać też z tego wykresu tygodniowego, ale wróćmy sobie na wykres dzienny. Proszę zobaczyć, że pierwsza próba tutaj z listopada 2017 roku, próba powrotu do wzrostów, no zatrzymało się na też wyznaczonym wcześniej dość istotnym poziomie 6,8. Także szybki powrót powyżej średniej, zanurkowanie poniżej, nowy dołek, odbicie do średniej, nie udało się pokonać średniej, właściwie też cały czas, no ta luka spadkowa została domknięta już tu wcześniej, ale no to właściwie możemy sobie to usunąć na ten moment. Także odbicie od tego nowego dołka do średniej, no z tego czym się można pocieszać, że znów tutaj odbicie w dół nie było nowego dołka, tak to się zatrzymało na 5,5. No i przy okazji tej perspektywy średniej została obroniona po raz kolejny tygodniowa średnia. Natomiast widzimy, że z tej, cały czas jakieś ucienie górne się pojawiają, jest problemy są ze średnią dzienną. Jest tak naprawdę na moment obecny cały czas trudno tutaj coś mówić. Jakby z tej perspektywy dziennej, chyba bardziej scenariusze spadkowe, chociaż tu nie było nowego dołka, co też daje do myślenia. No, z perspektywy tygodniowej, naprawdę ciekawe miejsce na odbicie, na punkt do trendu wzrostowego, ale no, te cienie górne w gruncie rzeczy też troszeczkę straszą ten cień górny z poprzedniego tygodnia, zresztą jeszcze tydzień wcześniej. Też tak troszeczkę tutaj były problemy z tymi wzrostami. Jest tak, troszeczkę bym powiedział, kolokwialnie na dwa razy to PGNiG. Ale na pewno bym tutaj obserwował 5,6 złotego to wsparcie. No bo jeśli tu byłby ruch w dół, no to dość jasny by to wygenerował sygnał podażowy. Więc może tutaj tak bym spuentował to PGNiG. Dobrze, kolejna propozycja. PGE sobie zobaczmy. No, jeśli chodzi o PGE, to raczej bym tutaj widział no, po prostu scenariusz wsparcia 9 zł, tak? To jeśli notowania spadną niżej, mamy nowy historyczny dołek na PGE, no jeśli to zostanie wybronione, to, no, to oczywiście być może nowy jakiś impuls wzrostowy zacznie się tu rysować. No już naprawdę znowu dość mocna przecena od tych szczytów jeszcze wcześniej. No, na razie myślę za wcześnie, żeby tu budować jakieś wzrostowe scenariusze. Bardziej może scenariusze konsolidacji. Natomiast no, tu do obserwowania jest 109 zł. No to nic więcej jakby raczej nie wymyślę. Bo to, no tak jak mówię, spadniemy niżej, mamy nowe historyczne minimum. Jeśli wybronimy, no to ten ruch powrotny gdzieś tu w okolicy identyk, czy 10. 70, 10,80 widzimy wcześniej, nawet do tych 11 zł nie dochodziło, to byłby taki poziom, do którego myślę to odbicie z 9 zł mogłoby mieć taki zasięg. No ale to też raczej nie byłbym jakoś mocno przekonany do tych scenariuszy, no bo na razie widzimy, no raz się już odbiło z tych 9 zł do tego poziomu, tak? Potem znowu gdzieś tutaj spadło w okolice 9 zł i gdzieś wokół tych 9,5 zł się to konsoliduje i tutaj myślę należałoby poczekać, co dalej się z tego wyrysuje i w którą stronę ewentualnie to wybicie. Tak patrząc bardzo krótkoterminowo, właśnie, bo tutaj jak sobie przybliżymy, to widzimy, że tak naprawdę od kilku sesji, no, zbyt dużej zmienności nie ma i porusza się to wokół 9,5 zł, więc tak skomentował PGE.
CC. Kolejna propozycja. No CCC jest ciekawe dalej z tej perspektywy tygodniowej, tu tego się będę trzymał. Czyli wcześniej w 16 się to ładnie na początku, w 16 ładnie się zatrzymało na średniej dwustokresowej. Mamy na razie podobną sytuację na tym 18 roku, czyli korekt do średniej tygodniowej dwustokresowej. W cenach zamknięcia to ładnie wybronione. Kolejna świeca zielona. Więc no tutaj myślę, warto obserwować, co się będzie działo z CCC, takim patrząc bardzo krótkoterminowo. To podpowiedzią może być zamknięcie z tego tygodnia, jeśli zamkniemy się powyżej tutaj poprzedniego tygodnia, czyli tego zakończonego 13 lipca, czyli jakaś zielona świeca się tu znowu prezentuje, to może być taki jakiś mały plusik przemawiający za tym scenariuszem wzrostowym. No oczywiście na razie perspektywa odbicia, tutaj na pewno 230 zł taki poziom do przetestowania, opór. No ale oczywiście od czegoś ten potencjalny powrót do trendu wzrostowego musi się rozpocząć. No i ta średnia może pełnić właśnie rolę takiego wsparcia, no ale to jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Ale na pewno też CCC ciekawe do obserwowania na tych poziomach cenowych z perspektywy analizy technicznej. Więc tutaj bym tą średnią mocno obserwował. No i jeśli byłyby tutaj rzeczywiście realizował się ten scenariusz wzrostowy, scenariusz odbicia, no to oczywiście jak te wzrosty będą się rysować i jeśli dojdzie do 230, to jaka tutaj reakcja, bo to tak naprawdę ostatni dołek w tych spadkach, więc taki pierwszy dość istotny opór cenowy. PZU. Jeśli chodzi o PZU, to tu bym skoncentrował się na tym też wykresie tygodniowym. No oczywiście wcześniej dość istotne wsparcia pokonano, o czym sobie mówiliśmy, ale z drugiej strony notowania spadły właśnie do tej strefy wsparcia 30, no dajmy to 37 zł od dołu, czy tam 37,50. No to myślę wyraźnie widać, skąd ta cena. Wykres tygodniowy, średnia tygodniowa na poziomie właśnie tych 37,50. Wykres tygodniowy, dużo cieni dolnych, wyciągane te notowania, zamknięcie powyżej średniej. No, mankament jest taki, że z drugiej strony 39 zł i też te notowania powyżej 30 zł nie chcą, powyżej 39 zł nie chcą wyjść, więc mamy taką dość wąską strefę konsolidacji od kilku tygodni. To 37,50, 39 w cenach zamknięcia. No tak jak widzimy, cienie tutaj, no szczególnie dołem dość istotnie wykraczają poza tę strefę konsolidacji, ale z tej perspektywy bym analizował PZU chyba. I ku takiej analizie by mi tu było najbliżej, więc po prostu te dwa poziomy bym obserwował. 39 od góry, 37,50 od dołu. Więc to myślę obydwa kierunki wybicia mogą tutaj być dość istotne. Boryszew, kolejna propozycja. No Boryszew tutaj dość mocno te notowania spadają i kontynuują te spadki. Perspektywa tygodniowa, widzimy spadek poniżej tygodniowej średniej. Z perspektywy dziennej spadek poniżej 8 zł. Struktura też jest ewidentnie spadkowa, coraz niższe dołki. Tutaj od szczytu z 2017 roku ta struktura jest kontynuowana. No i tak naprawdę mieliśmy tutaj dołek, opór na 7 zł znaleziony. To właściwie jakbyśmy sobie to cenowo zaznaczyli, no to też widzimy, że 7 zł istotny poziom cenowy, odbicie w dół. No i no właśnie pytanie, co dalej? Tak się zastanawiam, czy tu była jakaś dywidenda, czy nie. Potwierdzę to. No nie, Polszew nie płaci dywidendy. Jest to rzeczywiście taka luka spadkowa dzisiaj, ale już właściwie domknięta. No natomiast póki co ta struktura spadkowa, ja bym tutaj specjalnie. No mamy ten cień dolny, tak, ale widzimy, że obroty dość niskie, więc ja bym tutaj
No, jeśli miałbym mówić o scenariuszach wzrostowych, to poczekałbym, aż jakaś formacja, może jakiś podwójny dołek na 6 zł się tu wyrysuje i wtedy wybicie powyżej 7 byłoby materializacją tego podwójnego dołka. Natomiast póki co tych wzrostowych scenariuszy raczej bym tutaj nie budował. Przynajmniej też jakichś pozytywnych, mocnych sygnałów nie widzę tutaj na tym wykresie XRP. Przepraszam, na wykresie Boryszewa, bo już tu czytałem kolejny komentarz czy propozycję XTB. A jeśli chodzi o XTB, no to już wcześniej dość pozytywnie wypowiadałem się o XTB, tutaj po tej luce wzrostowej. No do pokonania oczywiście był ten poziom 6,60, który ostatecznie nie udało się pokonać, ale z drugiej strony była obroniona średnia i też ta strefa wsparcia, właściwie górne ograniczenie, czyli okolice 5,20, czyli ta luka spadkowa tutaj, no i jestem obroniony. No brakuje obrotów na XTB, niestety tutaj brakuje też trochę obrotów, chociaż być może te słupki wolumenowe troszeczkę zaburzają te wyjątkowo duże obroty wcześniej, bo to właśnie tu wolumen 98 tysięcy. No w ogóle tego nie widzimy, a to wcale nie jest tak mało. Natomiast cały czas mi się tutaj można pozostawić w tych wzrostowych scenariuszach. Średnia utrzymana, 5,2 utrzymane, okrągła cena 5 zł też tutaj obroniona. No, takim potwierdzeniem to, co by się na pewno przydało, to pokonanie tego 6,60. To się jakby nie zmienia. Widzimy istotny opór, ostatni szczyty, wcześniej istotne dołki, więc to by było takie dość istotne do pokonania przy okazji wybicie powyżej 7, bo to oczywiście też ta okrągła cena, ale 6,60 jako potwierdzenie, no nawet potencjalnie budowania tej odwrócenia tego trendu spadkowego, tak? To na pewno było tutaj potrzebne. Także myślę, że póki powyżej właśnie tych poziomów wsparcia tu wyznaczonych, wcześniej omawianych, to bym tutaj umiarkowany optymistą pozostawiał co do XTB, chociaż z drugiej strony też nie zapominajmy, jak ten wykres wygląda od debiutu, że tu nawet 16 zł spadło nawet prawie że do 3, więc też pomimo tego odbicia na sprawę o 100% ponad, cały czas pozostajemy gdzieś blisko tych dołków, więc no, to jest pewne tam ryzyko, które też trzeba mieć z tyłu głowy. Może taki komentarz do XTB. Rainbow Tours. No, ładnie te notowania się poruszały, ale ostatnie sesje zdecydowanie stoją po stronie podaży, czyli tak naprawdę przejdźmy sobie na wykres tygodniowy. Mieliśmy dość ładną strukturę wzrostową na tym Rainbow, właściwie od 2012 roku od dołka. Coraz wyższe dołki, czyli to się zatrzymało na 25 zł, konsolidacja 15-16 rok, początek 17, wybicie górą. Szczyt na 40, dołek tutaj na 30, 32, nowy szczyt na 50. No i były oczywiście dwie opcje wsparcia tu w okolicach 40 albo w tych okolicach 32, obydwa wsparcia pokonane. Więc struktura wzrostowa zanegowana. Niewykluczone, że zmieniamy tutaj trend na spadkowy. Natomiast z poziomów, które warto obserwować, no teraz jest na pewno ciekawy poziom, bo średnia 200-okresowa 27,50. Tak sobie wrócimy na wykres dzienny, zobaczmy gdzie jest 27,50. To jest mniej więcej te okolice. Czyli też widzimy, że tu jest taka mała strefa konsolidacji po wybiciu na. No wtedy to było na początku 2017 roku, to było wbicie na nowe historyczne maksima, troszkę konsolidacji i impuls wzrostowy na nowe szczyty. Niewiele też poniżej jest 26 zł. Też taki dość istotny poziom. Czy cała ta strefa 25 zł? Gdzieś tutaj myślę też przy tej płynności w granicach błędu, jako jeszcze potraktowanie tego jako fałszywe wybicie poniżej tej średniej tygodniowej. Natomiast no, z racji tego, że mamy zanegowaną strukturę wzrostową, coraz bardziej myślę tutaj należy mieć z tyłu głowy scenariusz jakichś mocniejszych spadków. Oczywiście nawet takie scenariusze nie wykluczają tutaj jakiegoś odbicia, no bo chociażby scenariusz najprostszy, no w pewnym sensie RGR-a, tak?
Czyli ramię, głowa, i tu nam się może jakieś ramię wyrysować kolejne. Argumentem wskazującym za jednak przewagą podaży będzie to, że tu mamy zrobiony nowy dołek. Jest tutaj podejście pod 42, też może być cały czas brane pod uwagę scenariusz spadkowy, więc ten Rainbow Tours. No to wybicie 32 zł naprawdę daje dużo do myślenia, jeśli chodzi o te scenariusze wzrostowe na tej spółce. Więc to, jeśli tutaj by się rysowało jakieś odbicie, to mocno bym miał na uwadze, że to mogą być tylko korekty wzrostowe i z takim tutaj ryzykiem bym, no, ja bym się osobiście liczył, także tutaj te odbicia mogą być właśnie raczej rozpatrywane w ramach korekty wzrostowej. Więc tutaj na taki układ tych kresek bym zwrócił uwagę. To, co jest też ciekawe, tak patrząc teraz z tego wykresu tygodniowego, proszę zobaczyć, że najpierw duży wolumen na wzrostowej świecy, chociaż no tu był cień górny, tak? To jest wykres tygodniowy. Także mamy obroniony ten poziom 32 zł, a kolejny tydzień znowu całkiem duży wolumen i czerwona świeca spadkowa, która ten poziom 32 zł pokonała. No to też raczej nie jest taki raczej sygnał przemawiający za popytem i scenariuszami wzrostowymi. To na to wszystko bym zwrócił uwagę. Zobaczmy sobie jeszcze SDEK3. Chyba mi pan podał troszeczkę zły ticker, bo raczej tutaj powinienem. A nie, dobrze, to czemu tutaj nie miałem tego wykresu? Dobra, Dektra. Nie wiem, czemu wykres zniknął z programu, ale dobra, już mamy. Aha, to chyba w ogóle spółka z Newcollect, dlatego nie miałem. Dobra, okej. Okay. No, mniejsza o to, zobaczmy sobie wykres. No, myślę tutaj to, że spółka z Newcollect już jest pewną podpowiedzią co do kierowania się analizą techniczną, jej sygnałami. Płynność tutaj pozostawia wiele do życzenia. Myślę to, na co warto zwrócić uwagę, no dość mocna korekta. Jakbyśmy sobie jakąś linię trendu tutaj wyznaczyli, no oczywiście jak teraz jak to wyznaczyć, tak, ale właściwie na razie jeszcze powyżej tych linii trendu ta spółka. To jest taka, myślę, jedna dość ciekawa linia trendu, można by też gdzieś tutaj po dwóch dołkach wyznaczyć. Ona też jest utrzymywana, ale może póki co trzymajmy się tej bliżej położonej, tu jest troszeczkę więcej punktów styczności. Mamy też tutaj dość istotny poziom cenowy, może taką strefą to zaznaczę, czyli gdzieś tutaj okolice poprzednich dołków, więc dość istotna strefa wsparcia się wydaje. No, z wykresu dziennego tu chyba nie ma specjalnie co się sugerować. Chociaż jakiś niepokój może wzbudzać spadek poniżej tej dziennej średniej na przestrzeni tych ostatnich lat. Niezbyt często taka sytuacja miała miejsce. Ze względu na płynność, to ta analiza, no trzeba mocno wziąć pod uwagę, że płynność nie ułatwia analizowania wykresu dektry. Famur, kolejna propozycja. Jeśli chodzi o Famur, to ten scenariusz domknięcia luki cały czas gdzieś tam może być w grze, czyli 4,70 notowania po raz kolejny znajdują tutaj wsparcie. Dość może niefortunna sytuacja, że po pierwszym przetestowaniu odbicie dość krótkie, dość słabe i znowu powrót, no ale z drugiej strony też nie ma spadku poniżej, więc. No to też Państwu wcześniej wskazywałem, że to ten dla mnie dość istotny poziom. Mówiłem o tej luce wzrostowej jeszcze nie domkniętej. No teraz była domknięta, no i tu potencjalnie mogłoby się z tego wyrysować większe odbicie. Myślę, cały czas gdzieś scenariusz konsolidacji można tu budować. Natomiast jeśli notowania spadłyby poniżej tego poziomu 4,70, to bym zaczął zastanawiać się nad jakimś większym rozwinięciem tych faktów. Także tu bym mocno obserwował właśnie te zachowanie Famuru na poziomie 4,75, 4,70. PKO BP. Jeśli chodzi o PKO BP,
No to bardziej na razie wygląda na ten scenariusz spadkowy jeszcze, czyli kontynuację tej korekty. Mieliśmy spadek poniżej średniej, o tym sobie mówiliśmy, retest średni, nowy dołek, no i 40 zł, to jest ostatni szczyt, tak? Czy tam 40, 40, 50. To są poziomy ostatniego szczytu w tej strukturze spadkowej, czyli istotny opór niewiele powyżej średnia dwustokresowa. No i widzimy, że na razie to znowu zatrzymało w okolicach 40 notowania, znowu zniżkują więcej jeśli. No jedyne, czego potrzeba teraz do potwierdzenia tej struktury spadkowej, no to tutaj znowu wyznaczenie nowego dołka poniżej 36 zł. I na razie raczej ja tutaj dostrzegam raczej nie widzę tu na razie jeszcze chyba sygnałów, które miałyby zwiastować zmianę tego trendu. No, tak jak mówiłem, struktura dalej pozostaje spadkowa, więc trudno mi tu budować jakieś wzrostowe scenariusze. No, a tak jak mówię, na pewno potwierdzeniem kontynuacji tego scenariusza spadkowego będzie zrobienie nowego dołka, czyli poniżej 36 zł spadek. Myślę, cały czas warto obserwować ten poziom 37 okolice pod kątem jakiegoś fałszywego wybicia tutaj w dół, tak? No bo to tu widzimy też jest istotny poziom. Na razie teraz był wybity. Jeszcze zobaczymy sobie, jak to wygląda z tej perspektywy tygodniowej. Czyli jakiś cień dolny tu się pojawił, następnie cała zielona wzrostowa świeca z tej skali tygodniowej, więc to cały czas myślę jest bardzo istotny poziom też do obserwacji. Ten okolice 37 można to obserwować. No, potencjalnie, tak jak mówiłem, mogłoby to być jakieś fałszywe wybicie, zresztą tutaj też dość ciekawa sytuacja, te dwie świeczki tygodnie wyrysowały, ale jeszcze ciekawsza jest ta kolejna świeczka tygodniowa, czyli właściwie ten cień górny i znowu niezdecydowanie zatrzymanie w końcach 40. No tutaj raczej bym chyba widział większe prawdopodobieństwo po tych stronie scenariuszy, po stronie scenariuszy podażowych na PKO BP. Póki co. No tu wyjście powyżej 40, powyżej średniej dziennej, to by byłby taki dość istotny sygnał negujący te spadkowe scenariusze. Kolejna propozycja ciech. Jeśli chodzi o ciech, to scenariusze wzrostowe zacząłem budować po wybiciu tego poziomu 54 zł. Na ten poziom zwracałem uwagę. Więc póki co ten scenariusz podtrzymuje, no bo mieliśmy korektę, o tym też mówiliśmy, do średniej, 52 zł też tam istotne wsparcie. No i następnie w końcu udało się wybić na nowy szczyt, pokonać tutaj, no 56 zł, dajmy w przybliżeniu. Ale skali tygodniowej też widzimy odbicie od średniej tygodniowej, powoli budowanie tej struktury wzrostowej, coraz wyższe dołki. Czy tu mieliśmy dołek na 45, szczyt, brak nowego dołka, nowy szczyt. No tu patrząc na tą strukturę 60 zł jest też takie istotne z tej szerszej skali, no bo de facto patrząc z tej szerszej skali, no tu mieliśmy szczyt, no i dołek, szczyt, dołek, tak? Takie ABC. Więc z tej szerszej skali ostatni szczyt mamy na 60 zł, więc to jest kolejny poziom do pokonania. Natomiast potencjalnie to, co się tutaj rysuje, no nawet na to, że od początku 2018 roku, to też jest ciekawe przy ogólnej słabości rynku, tak, że naciska jakieś większe wolumeny i powoli zaczyna się tutaj budować jakaś struktura na odwrócenie tego trendu spadkowego trwającego gdzieś tutaj ten 2017 rok. To cały czas zaczyna wyglądać, cały czas wygląda ciekawie. No, natomiast oczywiście kolejne poziomy też są konieczne do pokonania, ale to, co się tutaj wyrysowało w tym 2018 roku, daje dość ciekawe argumenty za określenie właśnie takich scenariuszy wzrostowych. Więc na to zwracałem uwagę Państwu wcześniej. Na razie taki scenariusz się materializuje, no zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak też tutaj wskazywałem, z tej perspektywy tygodniowej dość istotny będzie ten poziom te 60 zł. Coraz bliżej tutaj notowania są właśnie tego oporu. ATM Grupa. Dobra, to
Teraz sobie przypomniałem, że tutaj miałem o tą dywidendę, to z modyfikacją tego nie zrobiłem, więc zrobię to teraz, bo pamiętam, że tutaj obiecałem, że to zrobię, ale chyba ostatecznie zapomniałem. Dobra. Dobra, nie mamy już tej dywidendy. Więc zobaczmy ATG, czyli ATM grupa. Jak to wygląda bez tej dywidendy? No oczywiście płynność to jest ten argument, o którym tutaj trzeba pamiętać przy analizie technicznej. Zobaczmy wykres tygodniowy, 4,5 zł ważne wsparcie, 17 właściwie poziom nie do pokonania. Tu w 18 został pokonany, korekta do 4,50, cień dolny jakiś, więc zresztą też jak sobie oddalimy nieco ten wykres, widzimy, że od tutaj dołka z 2012 roku trend wzrostowy. Na razie tutaj nie widać, aby ta struktura miała ulec zmianie, więc chyba bym się jako pierwszy poziom wsparcia 4,50 tu zidentyfikował, jako drugi okolice 3,50. No teraz obecnie są też okolice średniej tygodniowej, no bo tak rozliczając tą strukturę szczytów dołków, no to wcześniejszy szczyt, właśnie 4,50, on był wyznaczony na 3,50, był zrobiony nowy szczyt, więc najbliższe wsparcie 4,50, kolejne wsparcie 3,50. Jeśli tu notowania spadną poniżej, to wtedy można. Nie wiem, jaki jest problem w te wakacje, że coś ten internet szwankuje, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieliśmy na tych naszych spotkaniach problemy z internetem, a to właściwie kolejny tydzień i coś tam szwankuje. No tu rozłączyło mnie na moment, więc już jestem zalogowany, teraz powinno mnie być słychać. No dobra, mam nadzieję, że już mnie do końca tego webinaru nie rozłączy. Już udostępniam swój ekran z wykresem. I jeszcze kilka spółek postaram się dzisiaj przerobić. Tak, nie widać, to się na razie powinno zgadzać, bo po wylogowaniu no muszę jeszcze raz udostępnić swój ekran, więc już to robię. Trochę źle się to jeszcze raz. Teraz powinno już być widać wykres. Więc dobrze, mam nadzieję, że już tych problemów nie będzie dzisiaj.
No i oby na kolejnych spotkaniach też nie. Niestety znowu się pojawił problem z internetem, więc nie wiem, czy nie przyszliśmy w jakieś trwałe problemy o tej godzinie 15. Dobra, spróbujmy ostatni raz, jak mówią, trzech razy sztuka. Jeszcze raz udostępniam ten ekran, natomiast jeśli znowu mnie rozłączy, no to przepraszam Państwa najmocniej, ale no będziemy musieli na dzisiaj zakończyć to spotkanie. Zresztą patrząc na ilość propozycji, jaką mnie dzisiaj Państwo zarzucili, i tak nie zdążę tego wszystkiego przerobić. Natomiast tak jak zawsze postaram się jak najwięcej tych wykresów pokazać. Natomiast z grubsza wydaje mi się, że tutaj pojedyncze tutaj z Państwa propozycji to do każdego, do każdej osoby, chociaż tą jedną spółkę przerobiłem, którą Państwo podali, więc teraz już troszeczkę odświeżę te wcześniejsze, które pominąłem. No i mam nadzieję, że już mnie nie rozłączy, więc ta ATM grupa, mam nadzieję, że jeszcze to słychać, może czytamy się przed rozłączeniem. No oczywiście pod znakiem zapytania płynność, jeśli chodzi o analizę techniczną, to masz najbliższe wsparcie 4,5, kolejnie następne 3,5. Jeśli to spadnie poniżej 3,5, no to już mogą być tam duże problemy. Lotos czytuje się. Coś się zawiesiło. Dajmy chwilę. To pewnie też coś przez ten internet. Lotos krótko, bo tutaj nic więcej też nie powiem, co wcześniej. Budowca dalszej konsolidacji od dołu, gdzieś te okolice 53-52 zł, od góry 60-62. Póki co widzimy dalej, ładnie to chodzi w konsolidacji. Myślę na Lotos. Oczywiście no te spółki nie są też do końca ze sobą porównywalne, Lotos i Orlen, tak? Ale mimo branży sentyment do Orlenu niezbyt dobry, Lotos się utrzymuje. No, jakaś tam, myślę, ciekawostka, warto sobie zobaczyć, jaka jest dysproporcja pomiędzy zachowaniem notowań jednego i drugiego. Chociaż tak jak mówię, nie do końca są też to porównywalne. No ale mimo wszystko taka dysproporcja ma miejsce. Lotos w konsolidacji, PKN Orlen w trendzie spadkowym. A jeśli chodzi czysto o komentarz do Lotosu, no to dalej jest ten scenariusz konsolidacji i no po prostu czekałbym na to wybicie. Póki co nie było takiego widocznego wybicia. Tauron Polski, coś więcej powiedzieć. Nie było jakichś też tych mocnych specjalnie sygnałów popytowych. No oczywiście tutaj ciekawy wolumen w tym dołku w okolicach 2 zł, ale nie ma nowego szczytu, struktura pozostaje spadkowa, 2,45 niepokonane. Widzimy, że tu wielokrotnie się to zatrzymywało. Teraz też mamy jakieś problemy już nawet z dojściem do tych 2,45. Pozytyw taki, że nie ma nowego dołka na razie, nie spadliśmy poniżej 2 zł, natomiast żeby chociaż troszeczkę bardziej optymistycznie spojrzeć na tę spółkę, to ja bym tu chciał zobaczyć wybicie powyżej 2,45. Póki co nie widzę tu jakieś takie popytowe sygnały. 2,45, 2,6 też dość istotne. Tak? No to oczywiście wiele tych oporów jest do pokonania, ale przede wszystkim 2,45, no i potem też tutaj należy oczywiście na bieżąco śledzić, jak to się rysuje. Więc taki tutaj może bym komentarz do Tauronu. Dobra, kilka spółek jeszcze wybiórczo.
które były zgłaszane, a które pominąłem. Echo Investments, wsparcie 4 zł. Zobaczmy też, jak wygląda wykres tygodniowy, czyli silne zwyżki w 16 roku, 17 to konsolidacja, 18 tak naprawdę znowu konsolidacja, ale troszeczkę niżej, bo o ile w 17 mieliśmy 4,5, no gdzieś tu powyżej 5, to już od 18 to jest bardziej 4,5 zł, tak? No póki co wsparcie 4 zł. Myślę, tu należałoby obserwować. I też taki ogólny chyba tutaj wydźwięk jednak z wykresu jest taki, że od 17 roku, czyli już właściwie drugi rok, no półtora roku gdzieś ta konsolidacja ogólnie rzecz biorąc, czyli już gdzieś te zwyżki się zatrzymały. Jest problem ze zwyżkami, ale nie ma jakichś mocnych zniżek też. Oczywiście zmienność tutaj jest duża, ale tak patrząc właśnie chociażby z tej perspektywy tygodniowej, no myślę, że można by mówić cały czas o konsolidacji, niekoniecznie o trendzie spadkowym, pomimo że jednak powoli widzimy, że te notowania zniżkują, ale cały czas gdzieś tam wysoko się utrzymują. Więc no tutaj 4 złote do obserwowania, ale znowu ta płynność też nie jest jakaś super na Echo Investment. Więc tutaj też to na pewno należy mieć na uwadze. Wielton. Wielton scenariusz jest konsolidacji. Tu chyba to jednak mimo wszystko na 11 zł. A więc tak, mamy problem ze średnią tutokresową. Mamy problem na 14 zł, no ale z drugiej strony 11 wcześniej bronione. Wcześniej gdzieś tu już 12 bronione. To tutaj ostatni impuls spadkowy też gdzieś w pobliżu 11 się zatrzymał, więc póki co to nie widział scenariusz konsolidacji. Tu od początku 18 roku też taka ciekawa sytuacja. No oczywiście to szczególnie druga połowa dla Wiltonu dość słaba. Tutaj była ta przecena na Wiltonie, ale znowu od 18 roku Wilton konsolidacja, rynek ogólnie spada, konsolidacji jakoś się utrzymuje na tym rynku. Też mi się takie dość ciekawe spostrzeżenie pod kątem chociażby kontynuowania tego scenariusza konsolidacji, notowania blisko 11 zł, czyli tego dość istotnego wsparcia, jeśli tutaj byłyby obronione, no to jakiś, skoro mówimy o konsolidacji, to ponownej próby przetestowania średniej, czy nawet tego poziomu 14 zł, no jak najbardziej pozostaje otwarty. No oczywiście, jeśli 11 zł zostałoby pokonane, no to oczywiście scenariusz na kontynuację spadków i tego właśnie trendu spadkowego. Patrząc przez pryzmat okresu tygodniowego, myślę, warto mieć też na uwadze, że średnia tygodniowa jest już tutaj całkiem blisko tych 11 zł. No więc na to potencjalnie też myślę, warto zwrócić uwagę. Z kolejnych tej propozycji, które wcześniej ominąłem, być może zobaczmy jeszcze. No CDR propozycja jest blisko 200 zł, to myślę warto tutaj zwrócić na to uwagę. Zobaczmy sobie wykres tygodniowy, jak to wygląda. Po wybiciu tutaj to był początek maja. Widzimy, że mamy praktycznie same zielone świece, tu jakieś niedolne. Znaczy, no prawie same, przeważają. To może źle powiedziałem, no bo właściwie 4 tutaj są, a 6 wzrostowych, więc zielonych, więc może trochę przesadziłem, że są same zielone. No ale widzimy chociażby skalę, tak? Czerwone jakieś tam są w miarę małe, te korpusy, a zielone czy te niedolne naprawdę duże. No i jesteśmy blisko 200 zł, tak? Czy to się zatrzyma na 200 zł? No nie mnie oceniać, ale myślę, że coraz więcej inwestorów ma pewne obawy co do wyceny CD projektu, do jakich rozmiarów ta wycena zawędrowała. No ale nie, no, to nie będę tutaj budował żadnych spadkowych scenariuszy, to już stawiam Państwu indywidualnie do oceny. CDR-a.
i tego poziomu, a mimo to został pokonany i dalej te zwyżki były kontynuowane. Ale na pewno 200 zł to pewnie jest taki poziom, który daje do myślenia, czy chociażby po tej skali wzrostu to jakaś korekta się tu nie należy, głębsza. No, zobaczymy. Póki co tych negatywnych sygnałów chyba raczej. Dom Development, tu no, z jednej strony duża spółka deweloperska, a płynność też jakaś super nie jest, a technicznie też w gruncie rzeczy tutaj warto zwrócić uwagę. Wsparcie 66 zł, no jest dość istotne, bo na dobrą sprawę moglibyśmy o pewnej konsolidacji mówić. Tutaj od drugiej połowy 2017 roku notowania powyżej tych 60 zł, wcześniej od średniej się tu odbijały z tego poziomu. No i tak naprawdę przez rok no, był problem z tutaj pokonaniem 80 zł, tak? No, było kilka prób, ale szybko te notowania notowały niżej. Oczywiście mówimy tu o wykresie dyskontowanym o dywidendy, a Dom Development te dywidendy płaci. Więc tak, trochę do konsolidacji, do notowania tu przeszły. Więc tu 66 zł bardzo ważne wsparcie, moim zdaniem, przez pryzmat analizy technicznej. No, myślę, dość dobrze tą konsolidację też widać z perspektywy tygodniowej, gdzie tutaj widzimy, że właściwie w cenach zamknięcia to naprawdę były duże problemy z 80 zł, a jakie już były, to na takich świecach z dużymi cieniami górnymi. Duże niezdecydowanie, więc ten scenariusz konsolidacyjny, dopóki notowania powyżej 66 zł, myślę, można budować. Na spadek poniżej to byłby sygnał negatywny na rozbudowanie jakiejś większej korekty. Tak bym patrzył na Dom Development. No i tu znowu gwiazdka, niska płynność raczej. Gwiazdka no, nawet sprzyja tym scenariuszom spadkowym niskiej płynności. Jeśli takie miałybyście, jeśli to by się zrealizowało. Więc na to może bym zwrócił uwagę. PKO. No 100 zł to na pewno istotne wsparcie. Mega wątpliwość. A teraz krótkoterminowo to tutaj mamy też 104 zł. No i krótkoterminowo na pewno warto obserwować 104, które jest bronione. Z drugiej strony niewiele niżej jest 100 zł, a patrząc też tak z perspektywy tygodniowej, no to widzimy, że też scenariusz konsolidacyjny od początku 2016 roku. No znowu mówimy tu oczywiście o tym, że jakaś jest dyskontowane o dywidendy, więc to 100 zł od 2016 roku jest bronione na PKO. I też widzimy dość wyraźnie tą konsolidację. 100 zł, 130, 100 zł, 130, więc pytanie, czy tu znowu nie będzie 100 zł, a potem znowu 130. Taki scenariusz można jak najbardziej budować, no bo jest to naturalny scenariusz konsolidacji, która trwa już 2,5 roku. Oczywiście pewnym mankamentem jest tu ułożenie średniej tygodniowej, która o dziwo jakimś zbiegiem okoliczności, a może wcale nie jest to zbieg okoliczności, ale górnego ograniczenia konsolidacji przebiegała, co by gdzieś tam faworyzowała nawet stronę niedźwiedzi, być może stronę podażową, no ale póki w tym obrębie notowania się poruszałem, to ja bym tutaj widział ten scenariusz konsolidacyjny. Dino Polska. Jeśli chodzi o Dino Polska, no to, o czym mówiliśmy wcześniej, potencjalnie scenariusz zatrzymania tego trendu wzrostowego, choć jeszcze nie mówiłbym o trendzie spadkowym, tylko o konsolidacji w końcach szczytu, czyli duża korekta, patrząc nominalnie o 16 zł, wcześniej to co 8 z tych łukami się poruszało. Na razie ten scenariusz jest powstrzymany, konsolidacji, który już tutaj budowaliśmy od dwóch, trzech spotkań, czyli od góry. Szczyty 110 okolice złotych, od dołu 95, 6 zł, czyli te półki co 8 zł wcześniej wyznaczone. Tak, te notowania gdzieś się na razie poruszają. No i póki co ja bym się tego scenariusza konsolidacyjnego trzymał. Jeśli notowania poniżej 95 zł, no to mamy kolejny poziom. Coraz bliżej jest średnia tego poziomu 86 zł, kolejne ciekawe wsparcie. A póki co
Myślę, że ten scenariusz konsolidacyjny, mówiąc kolokwialnie, ma ręce i nogi. Był już Mirbut na początku. Tutaj komentarz pod koniec był, więc na szybko sobie pozwolę pomnieć. Na Mirbudzie jest konsolidacja. 100 zł 10 zł 40, nic się tu nie zmienia. Konsolidacja. Ja bym tutaj dalej pod takim kątem rozpatrywał, czekał na wybicie. Enea. No tutaj 9,50 pokonane. Po raz kolejny, gdzie utrzymają się poniżej te notowania. No, najbliższe sprawy były poziom 9 zł, no ale gdzieś tu z tyłu głowy można mieć nawet 8,50 historyczne min. No jakoś to mnie nie przemaga jak na moment scenariusz. Ten wykres Enei na 11 zł, tutaj wcześniej pojawiły się istotny opór, problem z podaniem. No, pierwszy co do śledzenia oczywiście 9 zł, następnie chyba pozostają już te historyczne minima. Także też na moment obecny chyba trudno mi tu dostrzec jakieś bardziej pozytywne sygnały. Mabion. Na szybko też scenariusz konsolidacyjny od dołu 90, od góry 115, 120, ostatnio podwójny szczyt na 115. Jeśli rozpatrywać formację podwójnego szczytu, na razie nie zrealizowana, dołek był na 105, przy okazji tutaj średnia na 105 przebiega, no jeśli zostanie pokonany, no to wtedy mamy mate, czy rozpoczęcie realizacji tego podwójnego szczytu, ale na Mabion na razie też patrzyłbym przez pryzmat konsolidacji, o której wspominałem wcześniej. Servita tu też Państwo często zgłaszają, nic się nie zmienia. 50 na razie bronione. Tutaj ten poziom moim zdaniem taki bardzo istotny. Jeśli spadną notowania poniżej 50, to zaczął rozważać jakiś scenariusz większej korekty. Większość spadków póki co jest powyżej, więc konsolidacja. Zresztą też widzimy, że od dłuższego czasu, praktycznie od początku roku, gdzieś w końcach tych 55 zł te notowania się poruszają i na razie kierunek pozostaje boczny. Energia. Dalej, no, dobra, wczytało się dalej. Myślę, ten scenariusz gdzieś akumulacji pozostaje w grze. Wybicie z tej konsolidacji dość długiej, no ale zatrzymało się na razie na średniej 200-okresowej tygodniowej. Myślę, tutaj następnie do obserwowania 20 zł. Pokonanie tych dwóch poziomów byłoby dość takim ciekawym potwierdzeniem potencjalnego scenariusza powrotu do trendu wzrostowego. Intercars. Jeśli chodzi o Intercars, walka na średniej 200-okresowej, tygodniowej. Struktura spadkowa. Zobaczyć coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki, tak patrząc bardzo krótkoterminowo. Dość taki opór się tu na 270 wyrysował, niepokonany, znowu mamy jakąś przecenę, chociaż nie mamy nowego dołka, na tym poziomie jakieś większe kłopoty. Tak samo widzimy na tej tygodniowej średniej, notowania raczej poniżej tego poziomu, więc no tutaj też było takie naprawdę ciekawe wsparcie wynikające ze zniesień, ponad jego kilka tych zniesień tam się w miarę blisko pokryło, natomiast ostatecznie te notowania mają tu jakieś problemy z tych wzrostów. No, wykres dzienny widzimy dość ładnie na dziennej średniej się to zatrzymuje, więc myślę, że na moment obecny trudno jest tu budować jakieś scenariusze wzrostowe, patrząc na ten wykres, więc w jakiś sposób faworyzuje to niedźwiedzie. Medic Algorithmics. Dobra, otworzyło się. Struktura spadkowa, coraz niższe dołki, zatrzymało się na 100. Tu ciekawe o odbicie, ale na poprzednim szczycie się to zatrzymało, więc struktura pozostaje spadkowa. Nie mamy nowego szczytu, coraz bliżej też ta średnia gdzieś tutaj.
No więc to wsparcie pozostaje 100 zł, tak? Ewentualnie można tu budować, snuć jakiś scenariusz odwróconej głowy z ramionami, ramię 120, głowa 100, czy drugie ramię będzie na 120, zobaczymy. Wtedy oczywiście to 150 linia sena, linia szyi, wykres tygodniowy też zbyt wiele nam tu nie podpowie. No, póki co ta struktura jest spadkowa i myślę na te sygnały wzrostowe trzeba jeszcze poczekać. Potencjalnie mógłby być odwrócone RGR, odwrócona głowa z ramionami. I co? Myślę, że troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby było z jakimś większym przekonaniem budować scenariusz, że tutaj w tym miejscu gdzieś ten potencjalny dołek ma miejsce, się rysuje. KGHM. Jeśli chodzi o KGHM, widzimy nawet linia trendu spadkowego dość ładnie to działa, zatrzymuje wzrosty do 100, notowania nawet nie podchodzą, ale też mamy scenariusz konsolidacji, bo z drugiej strony tutaj 85 bardzo ładnie podtrzymuje notowania. Przypomnę, wykres tygodniowy, średnia tygodniowa tu blisko 100 zł była. No i tu myślę, żeby zmienić ten sentyment takim sygnałem technicznym na KGHM byłoby wybicie powyżej 100 zł. O, na taki scenariusz bym tutaj zwrócił uwagę. Kruk. No właśnie, kruk, ciekawa sytuacja. Przejdźmy na wykres dzienny. Bo zobaczymy, że nawet moglibyśmy taką linię trendu tutaj spadkowego, powiedzmy, że krótkoterminową ją nazwijmy. Bardzo duży wolumen, duże odbicie, wcześniej jakiś też tutaj cień dolny się wyrysował, więc po tym bardzo mocnym odbiciu zatrzymało się na takiej linii trendu spadkowego, struktura pozostaje spadkowa, mamy coraz niższe dołki, patrząc z perspektywy tygodniowej, mocne naruszenie linii tygodniowej, no ta jedna sesja tutaj szybko powróciła, tak, ale zatrzymało się na 220, tutaj cenowo właściwie też widzimy, że wcześniej wsparcie, teraz to jest opór, jeszcze ta linia trendu spadkowego. No, trudno myślę na moment obecny coś tutaj mocno wywnioskować ten kierunek, no bo z jednej strony wybroniona ta średnia, z drugiej strony wcześniej mocno pokonana. Po tym mocnym impulsie widzimy, że to się dało na razie na dość istotnym oporze 220 i struktura też pozostaje spadkowa. Wszystko tutaj to całe mocne odbicie nie zmieniło tej struktury spadkowej, chociaż też daje dużo do myślenia. Perspektywy dziennej też tutaj widzimy jakieś zatrzymanie na 220. No myślę, że do obserwowania właśnie gdzieś mamy tutaj, czy będzie to kontynuowany ruch w górę. No a se wsparć z 200 i 180 zł, to myślę też warto obserwować. I to by jakąś dało też podpowiedź. Więc tu myślę, przede wszystkim należałoby tu poczekać, jak te zęby zachowają na poziomie tych 220 zł, w którą stronę to pójdzie. Jeśli scenariusz korekcyjny, no to oczywiście do 200 do obserwowania, najpierw potem 180, a jeśli pójdzie w górę, to myślę, że tutaj warto się tej średniej 200-okresowej przyjrzeć, bo dobrze by w końcu wyjść powyżej tej średniej. No dobra, zobaczmy jeszcze Orange. Jeśli chodzi o Orange, jesteśmy blisko historycznego dołka i myślę, że to jest taki argument dość niebezpieczny. Wcześniej też mieliśmy wyznaczonych dużo różnych wsparć, one zostały pokonane. Tu właściwie budowałem scenariusz pozostawania w obrębie tej, no wcześniej lub poziom pokonany, potwierdzenie w pokonaniu dołka z października 2017 roku, no to właściwie jest linia jako wcześniejsze historyczne minimum tu z 2002 roku, to właśnie możemy sobie już usunąć, więc znowu te notowania idą w kierunku nowego minimum. Też widzimy z tej perspektywy tygodniowej, nawet do 7-dniowej odbicie nie doszło, też tutaj ten istotny opór.
zaznaczony właśnie też możemy sobie na moment obecny usunąć. Więc tak naprawdę na Orange Polska pozostaje to historyczne minimum z 17 roku jako oparcie i tak poza tym to no to trudno mi tutaj by było jakieś inne wsparcie, argument prowzrostowy znaleźć. Póki co nic więcej tu specjalnie nie widzę, więc dalej gdzieś to Orange Polska nie wykorzystało tego potencjału wzrostowego właśnie z tego 17 roku, no i to znowu mocno zanurkowało, co to samo w sobie budzi pewne wątpliwości. No, też trudno mi coś więcej powiedzieć, oprócz tego, że no, chyba do obserwowania właśnie to 4-4 jako historyczne minimum, a tak poza tym to tu raczej pozytywnych sygnałów nie widzę. Struktura też wyraźnie widać, że słabo od początku 2018 roku, więc ewentualnie może sentymentu do rynku tutaj coś też pomogła, ale technicznie tutaj mi się trudno budować jakieś bardziej wzrostowe tutaj scenariusze z jakimś większym przekonaniem. Na koniec Krezus. Aż wstyd się przyznać, chyba że nie pamiętam, nie znam tickera. Wydaje mi się, że znam, ale właśnie chcę go potwierdzić. KZS. Tu sobie no, nie czuję się oczywiście zbyt komfortowo mówiąc o tej spółce. Ale gdzieś na poprzednim spotkaniu pamiętam, że mówiliśmy sobie o tym poziomie 2,6 jako potencjalnym poziomie po pokonaniu, którego mógłby ten ruch wzrostowy ewentualnie być kontynuowany. Materializowało się to w tym wypadku, no to też właśnie więc trzeba było wam. No to był oczywisty poziom, to do tego zmierzam, tak? Dokładnie widzimy, że był to istotny wcześniej, no zmaterializowało się to na kresie znowu te notowania mocno tutaj biły wyżej, znajdują teraz nawet znowu wsparcie na 2,6, znowu jakieś jeszcze większe obroty się tu pojawiły. No i pytanie, kiedy ten sentyment się zmieni, tak? Znowu nikogo nie obrażając, nie chcę znowu tego powtarzać zbyt długo, no ale spekulacyjne to jest chyba półka. Także w żadnym negatywnym znaczeniu tego słowa, czy to dla spółki, czy dla inwestorów, którzy inwestują w Krezus, więc po prostu trzeba się gdzieś tam z większym ryzykiem liczyć. Inwestując w taką spółkę, zresztą widzimy też tutaj po zmienności, że to ryzyko też tutaj jest uwidocznione. Na moment obecny trudno mi powiedzieć, no co dalej, wcześniej był ten poziom 2,6, czyli ja bym chyba po prostu wskazał jako wsparcie ten poziom, ale przy tych poziomach cenowych i tym zachowaniu z ostatnich sesji trudno mi tutaj coś więcej wskazać, bo nie mam pojęcia, co tutaj dalej może się wydarzyć i trudno mi nawet na podstawie tych kresek coś zaprognozować na moment obecny. Więc chyba po prostu pozostawię gdzieś Państwa znowu z tym poziomem na 6, tylko w tym wypadku jako wsparcie. Chociaż z drugiej strony, to znowu patrząc na tą zmienność, to już mieliśmy przetestowane do miejscu. Jeśli by rzeczywiście miał się realizować scenariusz wzrostowy, no to szybki retest i kolejny szczyt, tak? No ale no tu się wszystko może wydarzyć i to wszystko bardzo, bardzo dynamicznie z dnia na dzień może mieć miejsce. Więc zresztą też Państwo jeśli tutaj często uczestniczą, a domyślam się, że tak właśnie jest, to też Państwo zbyt dobrze się czuje przy analizowaniu takich właśnie spółek, które tak dynamicznie rosną w krótkim okresie czasu. No, tu widzimy, że ta dynamika na ta zmienność na Krezusie zdecydowanie jest duża. Dobrze. Amika jeszcze na koniec. Tutaj krótki. Dobra, przełączyliśmy się. Trend spadkowy. Gdzieś tu może 100 złotych będzie. No, trudno też. Wsparcie właściwie też tu nie jest żaden problem, żeby wyznaczyć kolejne wsparcie, tylko pytanie, które to wsparcie w końcu będzie tym twardym dnem, jak to się określa. Na razie widzimy, że struktura spadkowa, to wykres tygodniowy chyba dobitnie to pokazuje, mamy nowe dołki w tej strukturze, w tym impulsie spadkowym,
który trwa już praktycznie ponad 2 lata. Tutaj w drugiej części tego roku był szczyt notowań, więc na moment obecny niespecjalnie tu nawet widać jakieś te pozytywne sygnały. No, takim ciekawym wsparciem budowało się na 117. Tu było to podtrzymywane, jakieś większe odbicia, no ale też widzimy, że na tych najważniejszych oporach się to zatrzymywało. Teraz mamy nowe dołki, więc tu na AMI po prostu czekał, aż w końcu ten wykres pokaże jakieś większe pokonanie kolejnych. No tak naprawdę dalej to 140 tu pozostaje dość istotne, warto byłoby być powyżej. Ale no też właściwie tutaj od marca ewidentnie widać, że to spada coraz niżej, więc to po prostu czeka, aż się coś ciekawego wyrysuje, żebyśmy mogli sobie mówić o jakiejś strukturze jak powoli budującej się wzrostowej. Nawet nie za bardzo takie sygnały, więc tutaj trudno mi o pozytywny komentarz do AMI. Więc chętnie poczekam, co jeszcze się dalej tutaj wyrysuje, choć to jest pewnie kwestia tygodni, miesięcy. No bo dużo tutaj mają te notowania jeszcze do odrobienia i badania. No i tyle tutaj, jeśli chodzi o na ten moment o AMIG. Dobrze, no przyznaję się, nie przerobiłem wszystkich spółek, które Państwo zaproponowali, ale zdecydowaną większość. Przepraszam za po raz kolejny te małe problemy z internetem, ale nie do końca wiem, o co chodzi, no bo gdzieś o dziwo w tym okresie wakacyjnym zaczęły się one pojawiać. Wcześniej raczej nam to sprawnie szło wszystko. Więc jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na spotkanie z Pawłem Krakowiakiem, analitykiem Nobel Securities, więc będzie też jakieś inne spojrzenie na rynek i na spółki. Także zapraszam do uczestnictwa, a ze mną mam nadzieję do usłyszenia za 2 tygodnie w poniedziałek. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, życzę miłego dnia i do usłyszenia.